To ja tylko zapowiem Adama. Adam Zalewa, zresztą chyba sobie napisał swoje nazwisko. To już nie muszę. Tak, to bardzo skromnie zrobiłem. Wszystko sobie opowiesz sam. Dobrze, to przywitam się oficjalnie na... w każdym razie ja może powiem, jak to wszystko się zaczęło, bo funkcjonuje dzisiaj pod szyldem Amiga.net.pl, pod tym adresem internetowym, z tego względu, że po prostu wszyscy, cała ta moja historia pisania o komputerach zaczęła się od Amigi. No ale nie zaczęła się w ogóle historia komputerów dla mnie od tego, ponieważ wcześniej miałem i ZX Spectrum i różne Commodorki właśnie. Ale później właściwie już tylko Amigę. Czyli to jest taki twój komputer ukochany? Tak, ulubiony. Ulubiony i uważam, że jakby... Znaczy w ogóle po co piszę, może na początek powiem. Po co zacząłem pisać? Po to, żeby jakby ta wiedza nie uciekła o starszych komputerach. Z tym, że trochę inne były realia, ponieważ ja zacząłem pisać w latach 90., połowa lat 90. Wyglądało to tak, że ja, wiedząc, że w Polsce nie za dużo jest literatury, przynajmniej nowszej, o Amidze właśnie, zacząłem pisać do takich dwóch, no, idziemy, tak, do takich dwóch czasopis, no, magazyn Amiga i Amiga Computer Studio. Magazyn Amiga to była polska edycja niemieckiego magazynu i zacząłem tam pisać artykuły muzyczne, o programach muzycznych, bo w ogóle muzyka jest moim drugim hobby. Więc to była raczej seria artykułów. Stwierdziłem, że jakby jeżeli coś opisuję, no to w jakiś bardziej dokładny sposób, więc powiedzmy kilkanaście miesięcy taka seria potrafiła się ukazywać. I od tego się zaczęło, no ale szybko, no to właśnie widać, od połowy lat 90. szybko się okazało, że jednak są tematy, które warto opisać jakoś bardziej dokładnie. I zacząłem starych, no wtedy, w tym samym okresie mniej więcej, znowu nie idzie, a dobrze, mamy. Organizować imprezy amigowe. A tutaj imprezy, znaczy logo z roku 2001 i na tych imprezach między innymi sprzedawać takie broszurki dotyczące różnych programów, różnych tematów. Tutaj takie zdjęcie z imprezy, bo powiem szczerze, że nie mam ich nawet w tej chwili kopii tych broszur, ale jestem w stanie pokazać, bo co ciekawe, to nie było tylko tak, że ja uważałem, że warto pisać powiedzmy o tej Amidze, czy w ogóle o komputerach starszych, w sensie, no nie wiadomo dlaczego, ja po prostu ich używałem. I wszystkie te broszury, wszystkie te rzeczy, które robiłem, były również składane, pisane, składane, drukowane również na Amidze. Tutaj przygotowałem tak, jak to mniej więcej wyglądało. Tak na przykład wyglądało wnętrze i to jest dokument uruchomiony właściwie... Tak, moja ściąga. Uruchomiony na programie amigowym, programie PageStream, który służy do składu publikacji. Z tym, że jest to uruchomione już teraz na troszkę nowszym sprzęcie, ale również na systemie właśnie amigowym. No tak to mniej więcej wyglądało w środku, więc po prostu ponieważ używałem tego komputera, uważałem, że czemu nie przekazać wiedzy, jak sobie korzystać z niego, co można na nim po prostu zrobić, tym bardziej, że wiele osób traktowało Amigę tylko przez pryzmat gier, powiedzmy, czy DEM i właściwie mało kto promował czy programy użytkowe, czy system operacyjny, nawet producent Commodore, jak jeszcze firma funkcjonowała, to właściwie tak śmieszna sytuacja, nawet nie ustalili dokładnie, jak się system nazywa, bo na dyskietkach nie było zbiorczej nazwy, na książkach było raz Amiga DOS, raz Workbench, czyli pulpit Amigi i przez to wszystko straszne były dyskusje i zawirowania. No ale generalnie w Polsce nie było za dużo, nie za dużo literatury. Szybko się okazało, że można wydać coś więcej. To znaczy, myśmy te broszurki, bo mówię myśmy, bo wtedy robiłem to jeszcze z bratem, który się później wycofał z tej całej działalności, sprzedawali przez te gazety amigowe. I dosyć szybko do nas dotarł wydawca, właściwie dwóch wydawców. Pierwszy to jest wydawca, to znaczy firma pana Jacka Skarmierskiego z Gliwic, który zdecydował się wydać nasze dwie książki. Właśnie tak jak tu widać, Amiga TDZ, Amiga na Infostradzie. To były książki opisujące różny sposób oprogramowanie użytkowe, to znaczy system operacyjny plus oprogramowanie do korzystania z sieci, co dzisiaj jest w ogóle mało znane, mało kto wie, że Amiga już wtedy była, no, można było ją bez problemu podłączyć do sieci, no bo mało kto pewnie jeszcze wtedy z tej sieci korzystał. No ale generalnie to były tematy, które z wydawcą były ustalone, że podobno są na tyle nośne, że jesteśmy w stanie to pisać. I te książki się sprzedały dobrze. Sprzedały się na tyle dobrze, że pojawił się kolejny wydawca, który chciał robić... A, może jeszcze pokażę, bo te książki również były składane na Amidze. Tak wygląda załadowany fragment dokumentu z jakiejś roboczej wersji. Pamiętam, że jak się widzieliśmy
Krzysiek tam na retrokompie w Gdańsku, to właśnie pytałeś, jak to mniej więcej wyglądało, no to właśnie to jest mniej więcej zrzut. Wydaje się, że chyba jeszcze jeden tutaj mam. Tak, to jest tej drugiej książki. No generalnie rzecz biorąc, to były książki wydawane w czerni i bieli, w odcieniach szarości, więc tu nie było koloru, nie było coś potrzeby, żeby ten kolor był. Prosty skład, ale to wszystko było właśnie robione na jednym komputerze. Nie dlatego, że z jakichś powodów ideologicznych powiedzmy, tylko dlatego, że po prostu używaliśmy tego komputera, więc nie wiedziałem powodu, żeby z niego nie skorzystać. Cóż dalej? No tutaj to jest okładka jednego z czasopism, które też było wydawane z naszego autorstwa, to znaczy Amiga Vademecum. To był drugi wydawca, firma Eureka z Rzeszni, która zdecydowała się coś takiego robić od roku 98 i przez 3 lata było to wydawane. Właściwie trudno powiedzieć, jak to określić, bo takie wkłady do segregatora, skład był prawie jak książka, no ale wtedy była taka moda, na przykład taki Easy PC, też takie wydawnictwo było w segregatorze, no i na bazie tego też firma stwierdziła, że może i coś dla migowców zrobić, także przez kilka lat to nawet było dostępne w na przykład w stronach InMedio, w marketach, także dosyć spory zasięg. No ale w tym okresie już druga połowa lat 90. sama końcówka bardzo mocno spadała poczytność. O ile te pierwsze pozycje to było kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy, przynajmniej, nawet do druki potrafiły być, to później spadało do kilkunastu, do kilku, no i jak spadło do kilku, to wszyscy stwierdzili, że to nie ma sensu. I tak mniej więcej to wyglądało do roku 2003. Ja należę też do osób, które nie tylko robiły coś kiedyś, ale robię też dużo teraz. Mniej więcej w tych latach 2003-2010 zająłem się trochę innymi sprawami, no ale cały czas gdzieś tam ta Amiga była, w ogóle komputery, nie tylko Amiga już wtedy, bo ja miałem przecież równolegle Commodore'ka i inny sprzęt. No gdzieś tam sobie myślałem, że może coś jeszcze napisać, no ale nie widziałem sensu. Natomiast nie chciałem, żeby ta wiedza gdzieś uciekła. I mniej więcej po 2010 roku zdecydowałem się jakby zebrać te stare materiały i jakby zacząć działać od nowa. Postaram się w jak naj, jakby dosyć krótkim, w szybkim tempie pokazać mniej więcej, co się udało do tej pory zrobić, bo to mniej więcej od roku 13 do dzisiaj funkcjonuje, cały czas to sprzedajemy, cały czas działam i wydaję kolejne rzeczy. W 13 roku to była książka o jednym z menedżerów plikowych, który zresztą jest teraz też rozwijany dla Windowsa, także nie jest to zupełnie nieznana rzecz. Producent jest z Australii, firmą z Australii, którą też nawiązaliśmy kontakt, udało się tam trochę materiałów zdobyć i dzięki temu książkę udało się wydać. No, takich ciekawostek jeszcze jak kiedyś wcześniej, no, taka różnica między starymi i nowymi czasami, kiedyś wcześniej jak się mieliśmy wydać książkę, musieliśmy złożyć, wydrukować na takich specjalnych kalkach, poukładać to w odpowiednie stosy i wysłać do drukarni, czy do wydawcy, który to wysyłał do drukarni. I to była pewna trudność, trzeba było się zapoznać, powiedzmy kupić drukarkę, bo niestety no, drukarkę powiedzmy laserową, to wtedy też była droga. Pamiętam, że tam chyba około 2,5 tysiąca złotych w latach 90. No to też nie było tak mało. No to i to nie tak, że tak jak dzisiaj, prawda, wysyła się do drukarni plik w PDF-ie i można go po prostu wydrukować. Ja byłem przekonany, powiem szczerze, w tym 13 roku, że na tym to się skończy, bo mówię, no jest jakiś materiał, który nie jest specjalnie gdzieś nigdzie zebrany, opracowany, spróbujemy to gdzieś sprzedać. No i okazało się, że na tyle ludzie się jednak interesują tym starym sprzętem znowu, że no była reedycja. To po lewej stronie to jest jakby okładka, którą wcześniej była opracowana jeszcze dawniej, a ta po prawej to jest reedycja z takiej większej wersji, bo w tej chwili również wydaje niektóre rzeczy z dodatkami, to znaczy w jakichś pudełkach tekturowych, z płytami, z dyskietkami, w całym zestawie i nie ta tylko, nie tylko są to książki. Reedycja samego roku, tak? To znaczy reedycja powstała troszkę później, nie dam głowy, czy nie 2 lata później przypadkiem, ale mniej więcej, natomiast to jest właściwie prawie to samo z drobnymi dodatkami, ale cały zestaw jakby jest większy. Jest też ten program od razu. Możesz zdradzić kompletnie nakłady, jakie są wielkości? To znaczy, wiesz co, to jest tak, w zależności od pozycji, największe nakłady, które mieliśmy w tych nowych czasach, to jest około 2000 sztuk, natomiast taki średni nakład to jest kilkaset. Kilkaset. Ja też staram się jakby pisać nie w tym sensie, żeby uzyskać jak największy nakład, tylko po prostu, żeby coś ciekawego z mojego punktu widzenia wartościowego zrobić, przekazać ludziom. Więc zdaję sobie sprawę, że nakłady powiedzmy duże nie są, ale przy jakichś tam kilkuset ilości sztuk, to tak jak na przykład przy tej waszej, znaczy Tomka książki, też myślę, że to się mniej więcej pokrywa. Ale to decyzję o nakładzie podejmujesz kiedy? No bo to...
No właśnie, no przy pierwszej pozycji to właściwie nie wiedziałem, co zrobić i przyjąłem taką jakąś wersję ostrożną, biorąc pod uwagę koszty drukarni po prostu. Wyszło, że poniżej tych 200-300 sztuk niespecjalnie się opłaca. Natomiast no później przyjąłem taką opcję, że zazwyczaj przy nowych, no jeżeli się sprzedają, to gdzieś około właśnie tej ilości zaczynamy, a później robimy, jeżeli to robimy do druki. Tych do druku rzeczywiście było dużo. Zresztą muszę przyznać, że teraz jest kłopot. Mam tych pozycji bardzo dużo i jak na przykład w okresie świątecznym teraz sprzedało się dużo więcej rzeczy niż wcześniej, to trzeba było kilkanaście przynajmniej pozycji robić do druków. No i tam musieli ludzie czekać. A to druk jest dużym problemem z punktu widzenia takiego wydawania? Nie. Dlatego, że ja zdecydowałem, żeby nie robić, znaczy przynajmniej przy książkach tego typu nie robić offsetu, tylko druk cyfrowy, bo inaczej właśnie byłby problem z dodrukiem. Powiedzmy, że tam dojdę troszkę później, tam jeszcze gry też wydaje i tam na przykład były płyty tłoczone już na druk offsetowy i tak dalej. Natomiast tutaj nie, ponieważ no, gdyby zrobić offset od samego początku, to właściwie dodruk by niespecjalnie był możliwy lub musiał być robiony cyfrowo, więc zupełnie inna jakość. Ale to jest na tyle dobra jakość, papier też kredowy, twarda oprawa, że tak naprawdę nie ma tu kłopotu, żeby... No nie jest to problem taki, żeby jakość była na tyle niska, aby jakoś trzeba było strasznie iść w kierunku offsetu. Jakby później zacząłem no, kolejne rzeczy już robić, prawda? To są książki o systemie operacyjnym Amigi. Na bazie tych starych książek powstało więcej niż jeden tom, dlatego że jak skończyłem pierwszy, to się okazało, że 200 stron za dużo mam, a ograniczenia w drukarni były do 500 stron. Każda ta książka ma tyle. Zaraz, to ma 500 stron, tak? Każdy tom, tak. Tak, każdy to ma 500 stron, także kawałek. Słyszałeś, Tomek? Kawałek jest. Ale 500 stron! No ale żeby Tomka jeszcze tutaj zaciekawić, to jeszcze był, no, za chwilę powiem. Oj, nie mam gry, nie mam zdjęcia, muszę mieć. Momencik, cofniemy się, potem powiem, o co chodzi. O, trzeci tom też 500 stron. Proszę bardzo. Jedziesz, Tomek, jedziesz. Ciągle 16. Nie, właśnie nie. Nie może być tak, że Amigowiec nas przebija. No mówiłem, że przyjdę i zrobię tutaj, wiesz, trochę zamieszania. Nie, no to tak naprawdę... Że szykuj się na drugi, trzeci tom. Ale to jest ciekawe, co mówiłeś o czcionce, ponieważ... Nie ma takich pieniędzy, ma. Pierwsze, te książki były drukowane w takiej formie, żeby właśnie czcionka była mała odstępy między liniami, powiedzmy, grafika nie za duża, i miałem takie maile na przykład, no ja mam już 50 lat i wolałbym trochę większą czcionkę. Także tak było. I różne. I rzeczywiście w wersji angielskiej, bo w tej chwili też były robione tłumaczenia jakiś czas temu na angielski, już ta czcionka jest trochę większa na wszelki wypadek. No ale też nie na tyle, żeby jakby więcej tych książek robić. Po prostu te objętości są raczej bardzo, bardzo podobne. Jak już doszliśmy do tego slajdu, to jeszcze powiem parę słów na temat tej książki, którą widać obok. Zapomniana Królowa Maszyn. To jest rzecz, którą w ogóle zastanawiałem się, czy pisać, ponieważ można powiedzieć, że jest to taka publicystyka z mojej strony. Mój pogląd jakby na rozwój rynku komputerów w ogóle od lat 80., można powiedzieć, do dzisiaj. Z punktu widzenia, jako punkt wyjścia wziąłem właśnie premierę Amigi, przyjąłem, ale po prostu omawiam tam zmiany, które były na rynku, na różnych przykładach, jak to wyglądało w naszej prasie. No i książka jest różnie przyjmowana. O ile to takie czysto instruktażowe książki raczej pozytywnie, to tutaj albo jest bardzo dobrze, albo bardzo źle. Bo albo mówią, po co pisać i w ogóle nie da się czytać, albo ludzie mówią, oj, bardzo fajnie i coś nowego. Ale to, tak zauważyłem właśnie, że raczej są takie dwa bieguny. No ale jeszcze trochę się cofnijmy może, bo tak, tu chciałem pokazać, że zacząłem też wydawać czasopisma. Dzisiaj ze sobą mam retrokompa właśnie, o którym mówiliśmy. To jest... Może puścimy te... Możemy, jak najbardziej. Już parę osób sobie kupiły, ale proszę oglądajcie jak najbardziej. To puśćmy tam, gdzie tak, jeszcze nie kupił. Jestem, że one się różnią, bo tam jest 16 numerów i niektóre są czarno-białe, niektóre kolorowe, ale tematyka ta sama teraz. Zresztą jak już jesteśmy przy tym, to powiem, że retrokomp po prostu to jest czasopismo, gdzie staram się zbierać materiały o różnych komputerach retro. Nie tylko tych takich najbardziej popularnych, u nas jak Commodore czy Atari, ale też na przykład stare Macintosze, Acorny, Nintendo, w tej chwili już też weszło, i też Retro PC, czyli no, pod hasłem IBM PC po prostu taki czysto stary sprzęt. Tutaj właśnie widać akurat grafikę z okładek Amigazynu, czyli magazynu, który zacząłem wydawać jako pierwszy, rok wcześniej niż Retrogomp, i on mówi tylko o Amidze. I to mnie
przekonało, żeby zrobić retrokompat, dlatego że stwierdziłem, że jeżeli na tyle wąski magazyn dla tylko Amigowców się sprzedaje w miarę sensownie, no to czemu nie zrobić czegoś szerszego właśnie jak retrokomp. I to do niektórych nawet numerów były dołączone płyty z oprogramowaniem, ale też tego zrezygnowałem w tej chwili, bo jakby nie ma tyle dużo ciekawych rzeczy, które mogłyby przekazać, to wszystko jest właściwie w internecie, prawda? Także to wygląda tutaj, to jest fragment właśnie tej gazety już z nowszych numerów. No tak to wygląda w edytorze, w tej chwili jest to składane na Linuxie, bo ja też korzystam od prawie 20 lat z Linuxa i sporo, no jeżeli mam wysłać komuś, kto chce się zająć jakimś tematem, to lepiej, żeby mógł sobie jakiś darmowy program uruchomić i coś zrobić. Jest tam paru współpracowników, którzy właśnie też pomagają oczywiście. No i tak to właśnie mniej więcej wygląda podczas edycji. Starsze numery były czarno-białe, teraz są już kolorowe i też poruszamy takie tematy nieraz. To czego używasz do składu? Słucham? Scribus. Jest, to jest Scribus akurat, tak. Z tym, że jeszcze wcześniej, nie wiem, to nie wiem, czy będę czyli pod spodem latach. No tak. Jak najbardziej. Z tym, że no, to nie jest bardzo skomplikowany skład, prawda? Tutaj najbardziej się to sprawdza. Przez jakiś czas używałem też do składu książek i zasobić tego programu migowego, PageStream, o którym mówiłem, ponieważ ja go uruchamiam teraz, no to mówiliśmy o procesorach riskowych wcześniej, na starych Macintoshach, ponieważ no, też nie każdy wie, że systemy amigowe to nie skończyły się na tych starych, tylko po bankructwie firmy Commodore później były różne perturbacje i powstały nowe systemy, albo bezpośrednio nowy system amigowy pod nazwą Amiga OS, albo system, który jest klonem o nazwie Morph OS. W każdym razie na tych systemach można uruchamiać stare amigowe programy w sposób bezpośredni. I w związku z tym ten program, stary program, o którym mówiłem, okazało się działa na tyle dobrze, na tyle szybko, że kilka numerów i kilka książek było na nich składane. Tylko później jak się okazało, że trzeba współpracować z różnymi ludźmi, którzy niekoniecznie mają do tego dostęp, czy niekoniecznie tym się interesują, no to lepiej zrobić o czymś bardziej uniwersalnym. I dlatego wszystko Linux. Robisz sam, tak? Cały skład? Prawie, to znaczy większość rzeczy, bo też jest tak, że mam taką człowieka, o którym zaraz też powiem, który przygotowuje swój magazyn, który ja też wydaję i on mi trochę pomaga, ale generalnie większość muszę robić sam. Oczywiście no, teksty są przez różnych autorów pisane, natomiast tak, skład, tak. Czy powiedzmy no, takie techniczne sprawy większość tak. To jest całe prowadzenie otoczki biznesowej, rozumiem, marketing, sprzedaż. Nie wiem, rozliczasz się. To nie do końca. Jest jeszcze jedna osoba, która się tym zajmuje, ale to bardziej, znaczy w sensie czysto technicznym, administracyjnym, to znaczy właśnie tak jak mówisz, rozliczenia. Natomiast no, jeżeli chodzi o samo jakby projektowanie tych wydawnictw, jakby reklamy, sposób, tak, to jak najbardziej, no muszę się tym zajmować. Zresztą często to są też ciekawe takie relacje właśnie z ludźmi, którzy kupują te rzeczy, bo nie wiem, czy niektórzy sobie nie zdają sprawy, że po prostu robi to jedna, dwie osoby, ale są osoby, które powiedzmy, oczekują na przykład sposobu obsługi, szybkości wysyłki, jak w korporacji dosłownie, że ja zamawiam dzisiaj w jakimś sklepie z ubraniami, za 2 godziny paczka wychodzi. To niekoniecznie jest to możliwe. Tym bardziej, że no, problem też nakładów rozwiązałem w taki sposób, że po prostu większość projektów jest ogłaszana wcześniej, przed drukiem. Nawet czasami jeszcze w trakcie, jak się kończy pisać czy składać, to już są one ogłaszane. No i ludzie mogą już zamawiać. I najczęściej widzę mniej więcej jakieś zainteresowanie. Wprowadziłem też możliwość kupowania w prenumeracie. I to jest ciekawa sprawa też, bo na początku myślałem sobie, że no dziwne dla mnie też to było. Pomyślałem sobie, że może 2 numery. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić 2 numery taniej, no to wiadomo, pewnie mnie się też to opłaca. Ale później już zaczęli pytać o dalszy ciąg, żeby można było kupić na więcej, dłuższy okres. A te gazety ukazują się mniej więcej raz na kwartał. To znaczy, powiedzmy, raz w miesiącu coś jest, ale raz na kwartał jedna rzecz. I na przykład w tej chwili Amigazyn jest numer 21, a ja mam już prenumeraty wykupione do numeru 30. Czyli są ludzie, którzy kupują na 2 lata naprzód, żeby zaoszczędzić 50 zł. Ja to rozumiem, fajnie, cieszę się, że wspierają, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy bym się sam zdecydował, no bo jednak to jest sporo czekania. No ale to tak zupełnie ciekawostka, bo nigdy się nie spodziewałem wcześniej, że coś takiego nastąpi. No i to właśnie już są okładki magazynu RetroComp, które można obejrzeć. A kto projektuje te okładki? Kto to robi? To też ty?
Też różnie. To znaczy tak, część okładek mieliśmy na przykład do Amigazynu, to akurat nie mam zdjęć, mieliśmy na przykład rysowane przez zaprzyjaźnioną koleżankę, która po prostu rysowała nam takie motywy z różnych na przykład gier czy dem. Część okładek, tak jak na przykład tutaj, to jest grafika, to jest w ogóle numer z podwójną okładką, po jednej stronie jedna, po drugiej, taki dwuczęściowy można powiedzieć. Rozkładany, tak? To znaczy, po jednej stronie masz jedną okładkę, po drugiej stronie drugą i też część siedzieli na pół, że można czytać z obu stron. I to akurat są grafiki nasze, które wygrały w jednym z imprez scenowych, jeśli pamiętam dokładnie, ale w jednej z imprez scenowych wygrały. Jeżeli chodzi na przykład o tę okładkę, to jest akurat mój pomysł. Czysty przypadek, mamy w domu z żoną kilka kotów i jeden sobie bardzo polubił Komodorka i potem się udało to wykorzystać. Ale generalnie jest bardzo różnie. Na pewno ja zaczynam myśleć nad tą grafiką. Jak myślę, co mniej więcej chcę uzyskać, staram się skontaktować z jakąś osobą albo nawet coś samemu zrobić, ale bywają też przypadki, takie jak właśnie tu, że po prostu dzieje się coś zupełnie nietypowego i generalnie nie jest źle. Tak, zdecydowanie. Zresztą koty u nas też były na okładce Amigazynu, jeden kot, ale to zrobiłem taki, tak trochę na złość, bo jedną z takich najbardziej słynnych i chyba już nienawidzonych gier na Amigę Super Frog, czyli super żaba. I tak wyszło, że tej super żabie jeden z kotów mi się przyglądał bardzo na monitor. Stwierdziłem, że będzie zwierzyniec, ale... No ale tak, no tutaj te okładki staram się, żeby one jakoś nawiązywały do siebie. To żeby, powiedzmy, bo to jest akurat zdjęcie z numeru 3, 11 i 14, ale żeby chociaż kilka z nich było w podobnym stylu. Jakby, że zmieniam styl, to żeby też na kilka numerów było podobnie tutaj. Ile już numerów zostało wydanych? Elektrokompa 16, natomiast tego drugi opis ma 21. Tak to wygląda. Wszystkie archiwalne można jeszcze zamawiać? Można. Jeżeli chodzi o RetroKompa, to mam wszystkie nawet tutaj. Natomiast jeżeli chcę, że mam ograniczoną ilość. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą gazetę, większość. Nie wszystkie, ale większość. Na przykład pierwszy numer jest, ale tam większość generalnie jest, kilku brakuje. Staram się robić na bieżąco do druki. Szczerze mówiąc, dopiero teraz dochodzę do momentu, że trzeba będzie zrezygnować z druków niektórych rzeczy. A to dlatego po prostu, że dużo ludzi zamawia teraz wersję elektroniczną. Dlatego, że jak ktoś kupi, powiedzmy, wersję papierową, może z naszej strony ściągnąć sobie wersję elektroniczną albo kupić kompletnie tylko wersję, powiedzmy, w PDF-ie. Jak to wygląda balans między tymi, co chcą tylko elektronicznie, a... To znaczy, coraz więcej ludzi chce tylko elektronicznie. Tak jak na początku był tylko papier i praktycznie w ogóle nie było wersji elektronicznych, po jakimś czasie pojawiły się takie nieśmiałe głosy, żeby zrobić wersję PDF-ie. No a teraz właściwie każdy przyjmuje, że ten PDF musi być i coraz więcej, myślę, że teraz już tak można powiedzieć, czy 1/3 praktycznie to jest tylko wersja elektroniczna. No i to też nie jest źle. Nawet miałem taką sytuację też... Miejsca brak na półce. A pewnie, że tak. To niestety wymusz. Pewnie, że tak. Ja się wcale nie dziwię, zresztą rozumiem, że ktoś na przykład, bo też sprzedajemy za granicę teraz wersje angielskie, to też zaraz powiem pokrótce, więc jeżeli na przykład wysyłka za granicę, a szczególnie ze samego świata ludzie zamawiają też z Australii, czy tam nawet z Tajwanu na przykład, czy nie wiem, z Emiratów Arabskich, były takie sytuacje, no to ta wysyłka kosztuje dużo. Więc jeżeli gazeta kosztuje na przykład, no bo tak mniej więcej kosztuje zagraniczna gazeta, powiedzmy 10 euro, a wysyłka kosztuje, powiedzmy, 8, no to się ktoś zastanowi. I często jest tak, że właśnie to też wymusza kupowanie wersji elektronicznych, ale też miałem taką sytuację ciekawą, że chcieli piratować te e-booki. To znaczy, była taka sytuacja, że człowiek, który gdzieś się tam ogłosił na jakimś forum w Polsce, żeby kupić ileś tam numerów właśnie RetroKompa i rozesłać tym ludziom, a to jest o tyle ciekawe, że one kosztują od 5 do 9 zł w wersji cyfrowej. Może dla idei to robią. No może, więc oni zebrali chyba 87 zł po to, żeby tam jakieś, nie wiem, kilka złotych dosłownie, ale mi się wydaje zarobić, ale mi się wydaje, to była kwestia bardziej, żeby pokazać, że się da po prostu. Cena coś na złość. Elektronicznego wydania jest o połowę mniej więcej? Mniej więcej tak. Jeżeli na przykład kosztuje 20 zł wersja, nowy numer, no to wersja elektroniczna to jest 9 zł. A potem to schodzi w dół, powiedzmy także. Zresztą jeżeli nawet ktoś kupuje więcej, chce kupić więcej, to zawsze są rabaty, a u nas też często są duże promocje, tam w rodzaju świąt czy coś, także można sobie nawet dużo taniej kupić. No to jeszcze są zrzuty też właśnie z RetroKompa, jak on wygląda podczas edycji, no tutaj pan kogo... Parę osób pewnie znamy. Właśnie, on parę razy się na naszych takich plakatach
prawie że rozkładówkach pojawił. I to jest jeden właśnie z tych. Kiedyś właśnie wziął numer jeden, bo tam kazali mu się podpisywać na jednej z imprez, tak, że bardzo był zadowolony. No i dobrze, i dobrze. A to zresztą też Peter, Piotr Krzyżycki, którego też znamy nieraz, podsyłał mi takie właśnie materiały reklamowe, ale to też fajnie, bo się coś dzieje z życia, bo w tej gazecie piszemy też o imprezach, które się odbywają, nie tylko o jakichś programach. Generalnie moim założeniem było, żeby RetroCom był podobny do starych czasopism komputerowych w Polsce, tak jak Bajtek na przykład. Żeby on jakoś nawiązywał do tego, żeby tam było więcej o programach, mniej o grach, żeby po prostu pokazać, że coś na tych komputerach się da zrobić, a nie tylko, no, powiedzmy, czysto zabawowo ich używać. No ale to kwestia podejścia, tak, że każdy ma swoje i część jakaś tam o grach też jest i w ogóle takim rozrywkowym charakterze. No jeśli chodzi o gry, jeśli mówimy o grach, to jest właśnie przykład kilku gier, które też wydałem. Jakoś w trakcie tej całej działalności wiele osób kontaktowało się w sprawie no, różnych projektów. Często te projekty były niedokończone. Na przykład Tomek, który mi kiedyś mówił o takim projekcie, jakiejś książki o ZX Spectrum, nie on miał pisać. Kiedyś mi się tam parę osób zgłosiło też na przykład książką o Commodore 64, ale bardzo często jest tak, że ludzie zaczynają i nie kończą. No normalne. Taki wspomniany zapał. A tu akurat okazało się, że parę osób chce to robić i na przykład, o ile te gry Tanks Fury i Bridge Strike to jest polska produkcja. O tyle ciekawostka, Werty, ta gra na środku, to jest taka koprodukcja, można powiedzieć, robią to ludzie z Grecji i z Nowej Zelandii. No i generalnie okazało się, że tam niespecjalnie opłacalne było dla nich wydanie, bo jak porównywali koszty, no to w Polsce zdecydowanie taniej i zdecydowali się ze mną współpracować. Fajnie, że w Grecji to niemożliwe. Nie wiem, no generalnie tak było, że przysyłali różne kosztorysy, kiewtorysy, ja im też wysyłałem, a w końcu zdecydowali się zrobić to tu. Ale nie wnikam, cieszę się tylko, że po prostu, że to jakby zasięg szerszy też ma. Ile gier wydałeś? Wiesz co, to będzie chyba 8 w tej chwili, nie musiałbym zliczyć. I te nakłady też są takie jak czasopis? Wiesz, większe. Gry praktycznie zawsze są większe, także nie wiem, 800, 1000 sztuk na przykład. Jak robiłem WRT, to od razu na początek 500 sztuk, to w ogóle nie było o czym mówić. Powiem tak, no gry się sprzedają lepiej, no zawsze się sprzedawały lepiej, chyba w każdych czasach, tak mi się wydaje. I tak jest do tej pory. Tyle, że widzę, że za granicą sprzedają się często gry, które mają wyższe wymagania sprzętowe. Na przykład nie wymagają Amigi 500, to Amigi 1200. Co w Polsce jest już dyskwalifikujące i taka gra potrafi się sprzedać na przykład tylko 200 sztuk. A za granicą wręcz odwrotnie. Jak byłem w zeszłym roku na imprezie w Noise w Niemczech, Amiga 34 i tam się wystawialiśmy, to właśnie większość ludzi pytało o takie bardziej rozbudowane gry. U nas jest trochę na odwrót, ale pewnie też dlatego, że u nas w starych czasach ta struktura wyglądała inaczej. Więcej się miało tych 500-ek, czy tam powiedzmy Atari ST. Nie było ludzi stać. No to jest prawda, ale nawet było już stać. Pamiętam, że w przypadku Amigi przynajmniej było tak, że jak większość wydawców nastawiała się właśnie na te podstawowe konfiguracje, czyli na Mega 500, 1 MB RAM-u, no bo po prostu tego było najwięcej. I to jak ludzie wracają, no to też oczekują pewnie czegoś co pamiętają z przeszłości, więc wracają do podobnych sprzętów. Wszystkie gry, które wydałeś, były na Amigę, tak? Do tej pory tak. Co ciekawe, teraz Bridge Strike miał premierę na Androida, na iOS-a. Został przepisany, także jakby to trochę szerszy jest zasięg. Natomiast tak, do tej pory było wszystko na Amigę, chociaż nie do końca, bo w tej chwili też nawiązałem kontakt z grupą Retro Bones, co oni właściwie ze mną, i teraz będziemy wydawać grę na Atari. Właśnie razem z tym numerem RetroCompa tylko na Atari mieliśmy już demo wersję dołączoną. Jedna dyskietka na Amigę, jedna na Atari ST. Na Atari ST dodajemy, nie? Tak, na Atari ST jak najbardziej. I to w tym roku będziemy to finalizować, żeby wydać. Bridge Strike to jest jakaś podruba tego, River Rider. To jest podruba, stary, to jest najlepsza gra, która oddaje ducha River Rider. To jest to. Słuchaj, to jest bardzo dobry remake River Rider, tak. Polecam. Naprawdę to ma jakość. Ja to widziałem, tak. No gra jest ciekawa. Troszeczkę wyższe wymagania, prawda? To na Amidze 500... Bridge Strike? Nie, Bridge Strike pójdzie jak najbardziej. Bridge Strike wymaga... Znaczy, on wymaga, o ile dobrze, nie chcę teraz pomylić, ale zdaje się megabajta pamięci chip. Więc generalnie... Ale to w wymaganiach sprzętowych jest podane, że wymaga też pół megabajta pamięci fast, bo Amidze pamięć jest podzielona na dwie części, takie główne. Ale jak rozmawiałem z autorami, oni to dodali głównie dlatego, że ta gra działa na 1 megabajcie, tylko po prostu w niektórych miejscach może troszkę zwalniać, jak jest dużo obiektów na ekranie. Natomiast powiedz mi, ponieważ ja nie jestem amigowcem, jak jest nośnik takiej gry w tej chwili obecnie? To znaczy, my to sprzedajemy na płytach z dodatkami dyskietek.
bo gra może być uruchomiona albo z dysku twardego bezpośrednio, czyli można przegrać sobie zawartość płyty, albo z dyskietki uruchomić, albo niektóre płyty, to w zależności od gry, również są bootujące po prostu, czyli można na przykład na konsoli CD32, Amiga CD32 sobie od razu uruchomić. Jednak, ale jak rozumiem, na takiej Amidze 500 CD nie ma. Dlatego jest dołączona dyskietka też. Ale... Z tym, że można kupić bez dyskietki lub z dyskietką, w zależności jak kto chce. Wystarczy jedna dyskietka? Bridge Strike akurat dwie. A na przykład jeżeli chodzi o te pozostałe, jak najbardziej wystarczy jedna. No bo pamiętam, że takim cechą charakterystyczną gier z ostatniego okresu Amigi to był wielodyskietkowość. Tak, to potrafiło być kilkanaście albo kilkadziesiąt dyskietek. Ja pamiętam taką grę... To taki gier nie masz. Na razie nie. Na razie nie. Tu, autorzy w ogóle Bridge Strike'a byli bardzo... Rozmawialiśmy, bo w sensie gry były na jednych dyskietkach. Oni mówią do mnie, wiesz co, ale to jest problem. Co? Muszą być dwie dyskietki. Mówię, no straszne, nie przeżyjemy tego. Się zacznie później, skąd brać te dyskietki? No właśnie. Ale ty dobrze mówisz, bo ja nie wiem, było na Atari do końca, bo na Amidze rzeczywiście później były gry też wydawane na płytach, ale w tym takim okresie jeszcze popularności, gdzie nie były bardziej rozbudowane, potrafiły być nawet na kilkunastu albo kilkudziesięciu dyskietek. Ja pamiętam taką grę, no już tytuł nieważny, menedżer, ale taki trochę nietypowy. On był na 34 dyskietkach. I jak się uruchamiał program instalacyjny, to uruchamiał ci się Clone Invaders w trakcie. Żeby sobie pograł, prawda, w trakcie kopiowania. Wiem, że te pliki multimedialne tak naprawdę tam dużo zajmowały, tak? Tak, tam było akurat dużo grafiki, bo taka, można powiedzieć, rysunkowa, znaczy taki kartun, powiedzmy. I tam było rzeczywiście dużo grafiki, stąd to zajmowało dużo miejsca. To są gry właściwie prostsze, bo tak, Red jest grą logiczną, no Blister, jak to już wiemy, Tanks Fury, no to takie czołgi. Jaka cena? Wiesz co, w granicach 40-60 zł. Pomijając grę Werty, ona kosztuje 90 zł, dlatego że Alana w dużym pudełku tekturowym, dodatkowo jeszcze z plakatem i tak dalej. I tylko tak, powiem szczerze, cena generalnie tych gier, które ja mam w ofercie, najtańsza to jest 25 zł. Cała reszta to tak naprawdę są oczekiwania twórców. To nie jest tak, że ja sobie narzuciłem cenę. Po prostu oni wszyscy powiedzieli, ile oni chcą mieć od sztuki dla siebie. I ponieważ ludzie z zagranicy dzielą i liczą to w euro, no to niestety jest cena wyższa. Z tym, że dla przykładu, Tanks Fury jest darmowo dostępny w wersji, znaczy jest wersja darmowa w internecie do ściągnięcia. Ona się może troszkę różni, ale jest darmowa wersja. Wersja gry Bridge Strike właściwie też, tylko też one się troszkę po prostu różnią. Ale mówię, ceny no, od tych 20 mniej więcej do prawie 100 zł. Co mówię? Czyli jakby tutaj ktoś z atarowców się zgłosił do ciebie, że chciałby wydać grę na Atari, to wydałbyś, czy raczej? Jasne, nie ma problemu. No tutaj właśnie takie się koledzy zgłosili z tą grą Icarus Rising, teraz będziemy wydawać, to właśnie... Ale ja mówię też o małym Atari. Jak najbardziej. Ja nie mam problemów z tym, po prostu to też jest tak, że coraz więcej ludzi, znaczy jak najwięcej ludzi znają amigowców. Siłą rzeczy od tego się zaczęło. Natomiast no, ja wiem, że 100 zł za grę dla retrokomputera to jest dużo, nie ma co ukrywać, ale no, jeżeli twórcy chcą określoną cenę dla siebie, są też określone koszty, to ja po prostu sprawdzam, czy to się daje sprzedać. I co ciekawe, ta gra Werty, która jest najdroższa, porównując z tymi dwoma, sprzedała się najlepiej, na przykład. Mimo, że to kosztuje 40 zł, to 50, a to 90, prawda? Właśnie sobie uświadomiłem, że ja mam tą grę Tanks Fury i nie mam pojęcia, po co ją kupiłem. Nie używam Amigi, nawet jej nie rozpromiowałem. Mnie tknęło, że mi się spodobała i to jest okazja na zwrot. Tak, tak. To kolekcjonersko po prostu, tak? Ale to jest też różnica między Polską a zagranicą. Jak ja byłem właśnie w Niemczech tam i rozmawiałem z ludźmi, oni mówią... Oni wiedzą, po co kupują. Nawet to też, tak, żeby na półkę postawić. Ale nie, ale oni mówią, że to nie może być za niska cena. Nawet ludzie, którzy kupowali, mówili mi, słuchaj, gra nie może kosztować poniżej 20 euro. Bo co to jest 20 euro? To jest nic. A jak zrobisz za 12, to oni będą myśleli, że to jest coś niedobrego, coś bardzo słabego. Tak, jakiś krap po prostu. W związku z tym, jak na początku na przykład miałem program, ten Directory Opus w wersji angielskiej i chciałem za niego w polskiej wersji tam książka, płyta, dyskietki, pudełko i tak, kosztuje też 95 zł, już przesyłką powiedzmy, to jak zrobiłem za 120, zdaje się, dobrze pamiętam, wersję zagraniczną, no bo jednak tłumacz kosztuje i tak dalej, policzyłem po prostu, ile muszę więcej podać, to były głosy, że za tanie. I podniosłem do 170 i sprzedaje się. To jest ciekawe, na przykład. W tym rzeczywiście są dodatki, więc to jest też tak, że no, to nie jest tak, że podnosi się cenę za darmo, coś tam zawsze więcej jest. To jako ciekawostka podam, że też były dwie książki o systemie MorphOS, czyli o tych systemach, które już działają na procesorach QRPC, czyli między innymi na starych Macintoshach.
Też się okazało, że jest spore zainteresowanie teraz. Robiłem też tłumaczenie, a w Niemczech jak byłem, to się okazało, że tam na stoisku, gdzie są ludzie robiący ten system, postawili od razu moją książkę. To jest chyba... Tą kasetą, też, tak. Tak, też mnie kiedy ty to piszesz? No, no właśnie, też mi ludzie tak mówili, kiedy ja to piszę, a niektórzy mówili, że koty piszą na pewno, albo moja żona. Piszesz? Pozdrawiam, siedzi tam właśnie. Natomiast nie, to, wiesz, to po prostu jest tak, w tej chwili troszkę zwolniłem, rzeczywiście, bo było tego już za dużo, ale te parę lat temu założyłem sobie takie założenie zrobiłem. Każdego dnia zrobię troszkę 20 stron. I tyle, no. No oczywiście często po nocach, nieraz, no, ale jednak tak to wyszło i udało się to zrobić. Ja też lubię siedzieć w nocy od lat, więc może dlatego. Narzuciłem sobie takie tempo. I udało się, tak? Że jak widać, się da. Jeszcze jedno pytanie o warsztacie. No dobrze, pisząc taką książkę, to rozumiem, że piszesz ją jako tekst, tak? A skład jest osobnym procesem. Tak, tak. To znaczy, to jest tak, żeby było szybciej, jeżeli chodzi o książkę, bo w czasopismach nie wiadomo inaczej, jeżeli chodzi o książkę, żeby było szybciej, to ja od razu ten tekst, no, w jakichś częściach, fragmentach importuję po prostu do składu i staram się przynajmniej ustawić miejsca, gdzie będą ilustracje. Czyli już pisząc, mniej więcej wskazuję, robię sobie znaczniki, gdzie będzie ilustracja. Ale to jest czysty tekst? Na początku był czysty tekst, tak. I później to importuję, no na końcu już potem, jak jest wszystko napisane, no, trzeba zrobić ilustrację. Tak. Także to, no nie, przy książkach to jest, powiem szczerze, szybko. To jeżeli, znaczy, to jest też kwestia, że ja zaczynając w ogóle pisać na nowo te książki, zauważyłem, że dużo ludzi po paru latach, jak wracają do tych komputerów, w ogóle gdzieś tam na forach dyskusyjnych zaczynają zadawać pytania o takie podstawowe rzeczy, nie wiem, jak uruchomić system z twardego dysku na przykład. I mówię, no, a ja to pamiętałem. Praktycznie ja nie muszę sobie za dużo przypominać, nie musiałem, jakieś szczegóły tylko, więc praktycznie no to pisanie szybko szło. No, moja żona też tam z niedowierzaniem patrzyła, bo to było tak, że siedziałem. Ale no tak było. I oczywiście nie każda książka, czy nie każda ta pozycja okazała się zgodnie z planem terminowym. Niektóre były opóźnione, to nie da się ukryć, ale no nie jakoś bardzo wiele. Ale masz płodność jak Sienkiewicz. Tak, to... No, to pierwszy, nie masz takiego poczucia, że jak teraz nawet ktoś z młodszego pokolenia będzie chciał sięgnąć tego retrogamingu, czy powiedzmy do Amigi, to zacznie szukać takich informacji na YouTubie, a nie będzie czekał tydzień na książkę? Mam takie poczucie i też nagrałem ten materiał na YouTubie, chociaż no, nie dużo na razie. To tak zupełnie wieczorami. No tak, 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 tak. Nie, no to jest jasne. Porankiem. Codziennie 20 minut materiału. Tak. No młode pokolenie, to mi się wydaje, że w ogóle nie będzie szukało tego, ale... Za 500 godzin materiału. Ale mimo wszystko fajnie by było, żeby gdzieś to nie zniknęło, a po prostu jak widzę ludzi, którzy mogliby napisać lepiej ode mnie, bo przecież ja nie jestem osobą, która najlepiej może to napisać, a po prostu się ludziom nie chce. No po prostu czasu nie mają, albo uważają, że jak się nie zarobi za dużo odpowiedniej ilości pieniędzy, to się im nie opłaca. No w związku z tym stwierdziłem, no, że właściwie już od tych starych czasów, już lat, jak był ten rok 98-99, też ludzie już mówili, że nie. Więc mówię, no to kto ma to zrobić? No ktoś powinien to zrobić, uważałem, no i zrobiłem. Zresztą to też ma związek z tym, że trochę no, moje życie ustawiłem właśnie tak, żeby móc to robić jako moją pracę. I rzeczywiście robię to teraz jako moją główną pracę. To nie jest tylko hobby. Ale w 2003 roku miałeś taki kryzys, że to jakby się kończy ten świat, tak? Amigi? Tak, z tym, że ja chciałem pisać dalej, tylko nawet było więcej. Napisałem, było materiału więcej na przykład na czasopismo Amigowe De Mecum, tylko że wydawca powiedział, że już nie wyda tego. Po prostu wtedy była taka sytuacja, że tak, mnie nie było stać na drukarnię, bo to były jednak trochę inne czasy. Uważałem, że nie ma sensu wydawać w formie takich broszurek, jak wcześniej, czyli drukuję i oprawiam. W związku z tym, no, siłą rzeczy się to skończyło. W momencie, kiedy okazało się, że mogę to wydać i jednocześnie są ludzie, którzy chcą to czytać, no to poszło. Idea przetrwała, tylko techniczne warunki. Tak, a ja w międzyczasie również zbierałem materiały różne. To, co pokazało się w tych nowych czasach po tej przerwie, to były też często stare materiały, które gdzieś jeszcze nie były publikowane. A nieraz po prostu musiałem je jakoś tam dopisać, uzupełnić. Co ciekawego, no to jest jeszcze jedna książka o systemie amigowym, tu już z tłumaczeniem właśnie, tak to wygląda. A tu już jest 350 stron, także... To jest Amiga 39, czyli... I to łącznie z te książki mają stron 10 tysięcy? Łącznie? No jak policzysz te 7, no to już będzie około 3 tysięcy, tak?
ale tak naprawdę no, ja nie liczę ilości stron, po prostu jak piszę, to jak się no, rozpędzę w tym pisaniu, to chcę jakby pisać szczegółowo różne aspekty programów i tak dalej. Akurat oprogramowanie Amigowe jest takie, że ma bardzo dużo możliwości konfiguracji, ustawień, zestawiania ze sobą. I po prostu nieraz widzę, że piszę, włącza mi się jakaś odnoga w głowie, że jeszcze o tym, jeszcze o tym, jeszcze o tym, no i dlatego tak jest. Niektórzy mówią, że to jest zbyt patologicznie. Ja tam opisuję, powiedzmy, na samym, w tych książkach, przynajmniej tych pierwszych, krok po kroku, jak użyć oprogramowania, no ale stwierdziłem, że jak ktoś w ogóle nie miał Amigowego systemu i nie zna, szczególnie młodzi ludzie, to po prostu nawet funkcje przycisków potrafią być inne. Ja sobie kiedyś uruchomiłem wersję nową systemu RISCOS, czyli spadkobiercy tego, co było na Akornach. I też tam funkcje przycisków myszki są zupełnie inne, wywołują jakieś dziwne funkcje dla mnie, bo nie używałem tego nigdy. No i gdybym nie miał jakiejś podpowiedzi, to nie wiedziałbym, jak użyć, więc to z tego punktu widzenia wyszedłem. No ale to jest kwestia jakby, no, czy ktoś już miał dostęp do tego sprzętu, albo go miał kiedyś, czy wraca, czy chce go dopiero teraz poznać. Tu jeszcze dwie książki, które co prawda nie ja pisałem, ale właśnie pojawiły się nowe osoby, które chcą pisać. Krzysiek Radzikowski. Napisał dwie książki o tym systemie Amigowym, ale już nowym, który działa właśnie między innymi na, no nie na Macach tym razem, ale na płytach głównych z PowerPC. No i ta jedna jest no, troszkę mniejsza, ta druga też jest grubsza. Ale to jest taka ciekawostka, bo mało w ogóle w Polsce ludzi to ma, a jednak jak się okazało, jak wydaliśmy, to na przykład zgłosił się od razu człowiek z USA, który powiedział, że jak będzie tłumaczenie, to on jakieś serie będzie brał. I dzięki temu też mogę tam sprzedać, no, wtedy w tamtym czasie można było sprzedać te parę lat temu dosyć duży nakład na granicę. On sobie sprzedaje osobno, a dzięki temu też powstała wersja polska, która zresztą też ma do druki, także to nie jest zupełnie tak, że nikt tego nie kupuje, o dziwo. To jeszcze jedna ciekawostka, to znaczy zacząłem również wydawać magazyn Amiga User, czyli angielską wersję tego, co jest w Amigazynie. W ostatnim numerze nawet było tłumaczenie na niemiecki już. Specjalne wersje dla ludzi w Niemczech. Zresztą zaczęli mówić na tej imprezie niemieckiej, że właśnie czemu nie ma niemieckich wydawnictw. Mi się wydawało zawsze, że oni mają bardzo dużo, wszystko po niemiecku. Filmy po niemiecku, czołówki do filmów po niemiecku, te napisy, właśnie kredyty po niemiecku, czego u nas nie ma, ale stwierdzili, że jednak chcą po niemiecku. No więc jak chcą, no to czemu im tego nie dać. Cóż jeszcze, no to wygląda mniej więcej tak w środku, ten magazyn też w trakcie składu, no ale to nie różni się jakoś specjalnie od tamtych, po prostu tematyka jest bardzo podobna, większość artykułów jest tłumaczona, a tylko część jest powiedzmy nowa. Też troszkę on się zmieniał w czasie, bo w tej chwili mamy 10 numerów wydanych i zanosi się na kolejne, ale to jakby cały czas jest dynamiczne, tak? Także dopóki się będzie zainteresowanie, dopóki ludzie będą sprzedawać, kupować, przepraszam, no to pewnie będziemy coś robić. To jest jeszcze polski magazyn, który właśnie kolega wymieniony wcześniej z książki, jeszcze nie wymieniony z nazwiska, Adam Mierzwa, który mi pomaga również trochę przy składzie. On ma swoją grupę jakby ludzi, którzy piszą tylko o tej Amidze nowej, czyli na systemach PowerPC. I to jest coś, co jest robione już w taki sposób troszkę inny, to znaczy to tutaj nie można właściwie sprzedać dużej ilości tego, ale dzięki sprzedaży jakby pozostałych rzeczy okazało się, że on to robił kiedyś wcześniej do szuflady, gdzieś tam sobie PDF-y wrzucał do internetu, a teraz możemy to normalnie też wydać, jednak jakieś mniejsze nakłady, powiedzmy, nie wiem, te 100 sztuk przynajmniej, powiedzmy, jest w stanie zejść. Ja na tym, na przykład akurat na tym numerze, znaczy na tym tytule nie specjalnie zarabiam, ale jest to też ciekawa rzecz, dużo fajnej wiedzy, więc nie ma strat, nie ma, nie jest to nierentowna rzecz, więc czemu nie? Można powiedzieć, że jak się zbierze większa grupa ludzi zainteresowanych, to można po prostu zrobić rzeczy, które nawet osobne byłyby zupełnie nieopłacalne. Dlatego jak ja widzę, że ludzie się potrafią na tym rynku nucie retro dzielić, a szczególnie w ramach jednej jeszcze platformy, jak przykład Amigowcy potrafią się podzielić na 10 grup, no to mówię, no zrozumcie po prostu, że nie będzie nic, tak? Jeżeli ma nie być nic, to lepiej się chyba pogodzić. No ale myślę, że na Atari jest trochę inaczej. Tam chyba jest trochę mniej tych podziałów. Różnie bywa. No tak słyszałem w każdym razie. Ale żeby nie przedłużać, napisałem jeszcze książkę o programowaniu. Dosyć podstawowe tak naprawdę rzeczy, bo te trzy pierwsze AMOS, Blitz Basic, Amiga, to są dialekty basico-podobne, że tak powiem, albo wręcz basic. A SMDŻ trochę bardziej skomplikowana rzecz, no ale to jest kolejny przykład, że im bardziej skomplikowane, opisywane rzeczy w wydawnictwach, tym mniej to się sprzedaje, tym gorzej po prostu. Nie to, że zupełnie źle, bo też musiałem robić do druki na przykład i tłumaczenia na angielski, ale na pewno takie podstawowe rzeczy, one są bardziej popularne. Ale stwierdziłem, że zbiorę takie informacje i też
i też umieszczę. Cóż, cóż jeszcze było dalej? No tak w skrócie może powiem, bo tutaj te dwie książki World War i Deluxe Paint to są książki po prostu o konkretnych programach, które uważałem, że warto opisać. Natomiast Amiga do Z jest bardzo ciekawe, ponieważ stara edycja, stara wersja z roku 98, z tej książki Amiga do Z, no, była wydana wtedy, natomiast później zrobiłem te nowe książki o systemie Amiga, te trzy tomy, to się dziwiłem, że po 500 stron. I wydawało mi się, że na tym się skończy, ponieważ no, to jest to samo mniej więcej, tylko sposób nowy opisany. Ta sama tematyka, tekst od nowa napisany, rozszerzony, rozbudowany. Ale nie. Zaczęli ludzie pytać, czy będzie można kupić reedycję tej starej książki. Więc stwierdziłem, no czemu nie, no jeśli tak, to można zrobić. Na czym, że też chciałem dodać coś więcej, więc jak ktoś kupuje tą reedycję, to może kupić też z dyskietkami, z elektroniczną wersją uruchamianą na w systemie Amigi na przykład, jakimś pudełkiem, z dodatkami. Ale to było dla mnie strasznie dziwne, że po co robić trzeci raz to samo. A jednak właściwie pytania od kupujących spowodowały, że zdecydowałem się to zrobić. I to jest książka, właściwie tekst jest prawie ten sam, trochę poprawiony, ale zrobiony skład na nowo. To jest zresztą to, co też Krzysiek pytałeś w Gdańsku. I teraz to już prawda. Zresztą akurat wydałem na 20-lecie gdzieś wydania tej pierwszej wersji, także był też pretekst, żeby to zrobić. No i żeby dalej nie przedłużać, ostatnia wydana książka to jest Amiga 4 na weekend właśnie Adama Mierzwy i to jest pierwsza książka, którą wydaliśmy w kolorze. Udało się to zrobić, bo tamte kolorowe nie są. I jakby zaczęła się dosłownie sprzedaż teraz, no w tym miesiącu. Ja mam nadzieję, że jeszcze jakiś czas będę mógł to robić, natomiast jako ciekawostkę kolejną podam, że to jest jakby, można powiedzieć, nie do końca, ale w pewnym sensie instrukcja obsługi jednej z nowych płyt głównych, które w tej chwili mają być wydane dla Amigowego systemu, właśnie z procesorem PowerPC. To też jest pan taki z Nowej Zelandii, który ma firmę, która finansuje takie rzeczy w tej chwili od paru lat. No i właściwie można powiedzieć, że sprawa mało znana, ale jeżeli ktoś by kupił taką płytę, dla niewtajemniczonych, tam są ceny różne, ale akurat ta płyta ma kosztować chyba około 400 euro. Procesorem i tam z pamięcią, no to Adam właśnie stwierdził, że zrobi coś takiego jako instrukcję obsługi i myślę, że będziemy to zrobić tłumaczenie. I już na sam koniec, to są książki właśnie, grafika z książek już po tłumaczeniu, czyli opus wersji angielskiej, trzeci tom wersji angielskiej, no i pierwsze, znowu tłumaczenie mojej książki na niemiecki, która właśnie jest wykonywana i będziemy to pewnie za jakieś dwa miesiące wydawać, bo jest mniej więcej na maj przewidziany sprzedaż. No i zobaczymy, co dalej. Na razie jest tak, że po tym moim powrocie trochę niespodziewanym, bo nie spodziewałem się po prostu, że będę mógł aż tyle zrobić. Okazuje się, że jednak ludzie się coraz bardziej może nie, no, ale interesują się na tyle dużo, że można sporo jeszcze sprzedać i jest o czym pisać przede wszystkim. No, także tak pokrótce wygląda ta moja działalność teraz. O, i to chyba już koniec. Ta mała reklama. na tej stronie można sobie po prostu to wszystko obejrzeć, czy skontaktować się ze mną, też kupić, jak ktoś ma ochotę. Także dzięki. Napisać artykuł do reklamy. Artykuł jak najbardziej. Tutaj Tomek już mi obiecał, ty mi obiecałeś też artykuł. Ja? Nie, oj, to już nie pamiętasz właśnie. Ale to przypomnimy sobie później. Ale to no nic. Już po paru piwach. To już masz rację. A to widzisz, ja byłem po jednym, a ty byłeś po dwóch. No, dlatego tak wyszło. Nie liczyłem na to, że ty jesteś po paru. No to właśnie jest dowód na to, że czasami można wypić za mało, czasami niekoniecznie za dużo, czasami właśnie za mało. No, ale no nic, tak to wygląda i staram się po prostu na koniec przekazywać wiedzę, prawda? Nie robić czegoś, co jest, nie wiem, robić kolejną grę, chyba że ktoś się do mnie zgłosi, czemu nie, ale sam z siebie raczej myślę o tym, żeby coś sensownego pokazać, jak można te stare komputery, jak się mówi teraz, retro, wykorzystać. Dziękujemy bardzo.